jeżeli rajd gości w Świdnicy, jeżeli rajd ma tak wspaniałe miejsce do tego, aby rozpocząć rajd, mówię o Świdnickim Rynku, no to pierwszy odcinek specjalny, super odcinek specjalny, rozgrywany ulicami miasta Świdnicy, panie prezydent, to chyba ukłon w stronę mieszkańców miasta i ukłon także w stronę miasta, które no dzięki temu jest dobrze promowane na zewnątrz. Zawsze wszelkie przejazdy samochodów rajdowych przez miasto budzą wielkie emocje. Oczywiście jest to też bardzo duże wyzwanie, bo zupełnie inna logistyka. Na pewno będą głosy niezadowolonych, ale no cóż, nie będziemy ich słyszeć. Będziemy za to słyszeć naszą znakomitą publiczność. Przypomnę, że nie tylko świdnicką, bo Rajd Krause to jest taka impreza, która przyciąga miłośników sportów motorowych z całego regionu, z całej Polski, a nawet z Europy, z czego my się bardzo cieszymy. Tak jak na rajdzie Monte Carlo jeżdżą chłopcy po Col de Turini, tak my mamy odcinek Rościszów-Łami. Po prostu jest taki odcinek i ja bardzo, bardzo lubię tam startować. Nie tylko na tym odcinku, ale generalnie na tych trasach. To są wspaniałe odcinki specjalne, kultowe. Coraz lepiej rozumiem się z naszym nowym samochodem. Mam nadzieję, że w tym roku poprawimy tylko skuteczność w osiąganiu mety. I tyle, że to będzie dobry sezon. To będzie dobre wejście do sezonu 2017. Co ja mogę powiedzieć? Wiem, że droga jak się stoi z boku, to się nie ma pewnej świadomości takiej, znaczy, którzy mają imienie, że tak naprawdę my wiemy, co robimy, wiemy, jak jedziemy, ale my walczymy o każdą sekundę. No i czasami po prostu jest nasz odcinek specjalny. To jest ważna informacja. Rozpoczynamy. Trochę mniejsze ciśnienie w oponach. Wiele rzeczy się może po prostu zmienić w trakcie, może schodzić powietrze i tak naprawdę no, my jesteśmy w stanie, czyli popełniamy błędy, tak? Tylko jadą ludzie, którzy się ścigają i trzeba o tym pamiętać, że nie ma bezpiecznych miejsc na rajdzie, ale trzeba wybierać te przynajmniej, które pokazuje organizator, bo wtedy to bezpieczeństwo się zwiększa i ten rachunek prawdopodobieństwa taki, że coś się może wydarzyć, czy jest zupełnie inny. Także pamiętajcie o tym, że naprawdę nie ma co ryzykować i stawać w miejscach już niedozwolonych, bo to jest kompletnie głupie, to się inaczej nie da nazwać. A tak jak mówię, może być awaria samochodu, nasz błąd, bo jesteśmy tylko ludźmi i tyle. Na to zapraszam wszystkich do kibicowania, bo to jest przepiękny sport, trzeba mówić o tych trudnych momentach, ale też dając bardzo dużo emocji i myślę, że wszyscy, którzy tutaj są z jakiegoś powodu, z miłości do tego sportu, my na pewno. Myślę, że no, związany jest z rajdem przez 30 lat. I powiem szczerze, takiego przypadku nie miałem, żeby mistrz polski, ubiegłoroczny zwycięzca rajdu świńskiego Krause i pani prezydent otwierała 45. rajd świńskiego Krause, praktycznie w samochodzie, pełnym ubiorze, w dniu 21 na rynku ze startu honorowego do rajdu. W związku z powyższym, pani prezydent, z nazwiskiem tak, co mówią, pani Beata Moska-Słowacka, Kasia Dominanty, myślę, że start uroczyście wszyscy zobaczymy. Bardzo proszę. Tak. Dziękuję bardzo. Takiego prezentu w życiu jeszcze nie dostała. Ja teraz się nie widzę, nie bardzo ładnie, szczególnie te użyczki. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Grzegorzowi, bo myśmy rzeczywiście się kilkakrotnie przymierzali, żeby chociaż taką rundę honorową zrobić wokół rynku, no ale jak to na rajdzie? Zawsze wydarzenia są bardzo dynamiczne, a w tym roku już nie ma wyjścia. Po prostu. Nie ma wyjścia, myślę, że bardzo dziękuję. Thank you.